Shredder, znany również jako Oroku Saki, Torino Nikako Naso, to główny antagonista animowanego serialu Wojownicze Żółwie Ninja z 2003 roku. Jego kultowe cytaty niewątpliwie potęgują emocje podczas oglądania, podkreślając jego kluczową rolę w serialu. Niczym Feniks powstałem z popiołów! A wy zginiecie w moim ogniu! Shredder to zły utrom, siejący chaos i zniszczenie w całym wszechświecie, w dążeniu do zdobycia całkowitej władzy. Jego bezwzględność czyni go najniebezpieczniejszym złoczyńcą w uniwersum. Jest nieugiętym przywódcą klanu Food, a także arcywrogiem utromów, żółwi ninja i ich mistrza Splintera. W tym filmie przyjrzymy się, jak bardzo złowieszczą postacią jest Shredder. Shredder rozpoczynał wojnę dla zysku, powodując śmierć około 4,5 miliona ludzi. Twierdził, że użył miecza Tengu do niszczenia wiosek, burzenia zamków, powalania armii i podbicia Japonii. Zamordował nawet mieczników, którzy wykonali mu miecz Tengu. Miecz, którym pustoszyłem wioski, równałem z ziemią zamki, pokonywałem wrogów. Miecz, który podbił Japonię i dał moc klanowi Tokugawa. Znowu jest mój! Bez honoru zabił mentora mistrza Splintera, Hamato Yoshiego, co uczyniło go najbardziej osobistym wrogiem Splintera. Ten, kto żyje bez honoru, umrze bez honoru i zapłacił za to życiem. Shredder porywał niewinnych ludzi z ulic, aby eksperymentować na nich z mutacjami, zmieniając ich w bezmyślne potwory. Nawet gdy mutacje zostały odwrócone, ofiary musiały żyć pod ziemią, co było dla nich tragicznym losem. Sekcja genetyczna ma zmutować stworzenia ludzkie tak, by mogły dostać się głęboko pod siebie. Nie, błaga! Obiekt nie jest raczej z tego zadowolony, ale to nie ma większego znaczenia. Shredder zamordował swojego sługusa Johna za nieprzyniesienie mu ukradzionych pieniędzy, a potem maniakalnie się uśmiał. Zdecydowana większość jego sług była karana podobnie, z wyjątkiem Baxtera Stockmana, którego Shredder wielokrotnie torturował w makabryczny sposób za niepowodzenia, redukując go do mózgu w słoiku. Zaskoczyli nas! Dosyć! Szefie, słowo szefie. Więcej cię nie zawiodę. Wiem o tym, nie zawiedziesz mnie. Już nigdy. Nie, szefie, błagam! Jego elitarni żołnierze prawie pobili Leonardo na śmierć, po czym Shredder złośliwie połamał jego miecze. Nawet próbował niehonorowo zabić rannego Leonardo, gdyby nie interwencja Splintera. Nie! Podnosisz rękę na rannego? Bardzo nie fair! Walczę, by wygrać! Shredder wysadził sklep April i zamknął żółwie oraz ich sojuszników w chłodziarce, aby upewnić się, że zginął w wyniku eksplozji. Ten akt wywołał nawet traumę u Leonardo. Gdy Splinter ostrzegł go o nadchodzącej eksplozji TCRI, która miałaby zniszczyć wszystko, Shredder stwierdził, że żółwie i Splinter powinni umrzeć razem z nim. Shredder! Nie ma na to czasu! Budynek za chwilę imploduje! Nawet ty tego nie przeżyjesz! A więc zginiemy tu razem! Próbował udusić Rafaela po ujawnieniu swojej prawdziwej postaci oraz zabić Zoga Triceratona za sprzeciwienie się zabiciu żółwi, zmuszając go do poświęcenia się, aby ich uratować. Odbudowa Nowego Jorku przez Shreddera miała na celu jedynie zdobycie obcej technologii, której potrzebował do swoich przyszłych planów. Jego uczucia do Karai były fałszywe, widział w niej tylko pionka. Stało się to jasne, gdy zaatakował ją za próbę powstrzymania go przed zabiciem żółwi, zatrzymując się jedynie, gdy Bishop zaatakował statek, a drzwi zamknęły się przed nimi. Shredder dążył do zniewolenia rasy utromów i rządzenia ziemią żelazną pięścią. Chciał zdobyć generator antygrawitacyjny, który unosił miasto Pekin, mimo że wiedział, iż w tym procesie zginą wszyscy jego mieszkańcy. Kazał Hunowi Baxterowi wykonać to zadanie, choć Stockman zauważył, że byłaby to misja samobójcza. To tylko dowodzi, że Shredder nie dbał o swoich sługusów.
Shredder, czyli Oroku Saki, to bezwzględny antagonista wojowniczych żółwi ninja. Jego brutalność i pragnienie władzy sprawiały, że jest postacią budzącą grozę. Bez skrupułów morduje, torturuje i niszczy, stając się najgroźniejszym wrogiem żółwi ninja i ich mistrza Splintera. Shredder to uosobienie zła i okrucieństwa, zapamiętane przez wszystkich, którzy go spotkali. Dopóki ja żyję, nie opuścicie tego miejsca żywi! Transformacja odmieniła nas.